Cześć. Dzisiejsze nagranie będzie trochę inne niż zwykle, natomiast chciałem Ci powiedzieć, że mega zainspirowałem się własnym artykułem, który napisałem już ponad rok temu dla magazynu lubelskiego. Tak, ten gość na okładce to ja. Ja wiem, że trochę niepodobny, ale no cóż zrobić. Czas szybko leci i ludzie się zmieniają. Natomiast nie o to chodzi. Ponad rok temu, to grudzień 2017, napisałem artykuł o tym, jak zbudować markę, aby klienci sami chcieli od Ciebie kupować. I powiem Ci szczerze, że no ta treść w ogóle się nie dezaktualizuje, bo napisałem o czterech fundamentach od atrakcyjnego dla odbiorców contentu. I uważaj, bo to naprawdę mega fajne rzeczy, pewnie już tego egzemplarza nigdzie nie dostaniesz. Natomiast wspomniałem tutaj o czterech elementach: inspiracji, edukacji, zabawie i opowiadaniu historii. Zwróć uwagę, że kiedy inspirujesz ludzi do działania, kiedy inspirujesz swoją osobowością, tym, co robisz, to naturalnie ich do siebie przyciągasz. I o to właśnie w marketingu chodzi. Ludzie od zawsze podążali za liderami, zawsze będą to robili, a szczególnie teraz, kiedy żyjemy w bardzo cyfrowym świecie. Więc inspirowanie ludzi pomaga wyróżnić się na tle wszystkich innych. Dlatego, że no ja już wiele razy powtarzałem, biznes robimy z ludźmi, nie z markami. Więc relacje możemy budować tylko z ludźmi. Inspirować możemy ludzi. Ludźmi. Więc bądź człowiekiem, który w jakiś sposób pociągnie za sobą tłum. Ja wiem, że to wszystko górnolotnie brzmi. Natomiast inspirowanie ludzi różnymi rodzaju hasłami, cytatami, twoimi cytatami. Nie prowadź kolejnego fanpage'a, w którym będziesz cytował Briana Tracy'ego. Ich jest już na pęczki. Ale zawsze możesz stworzyć swoją markę osobistą i tworzyć swoje cytaty, swoje powiedzenia, które wniosą coś do życia innych ludzi. Kolejny element to jest edukacja. Czyli coś, co robimy na co dzień i coś, co polecam każdemu, bo to się po prostu sprawdza. Edukuj ludzi tym, tą treścią, na której znasz się najlepiej. Zobaczcie, ja się najlepiej znam na marketingu i cały czas uczę, jak robić skuteczny marketing. Czasem robię to w formie płatnych szkoleń, może niedługo stworzymy trochę infoproduktów płatnych, żeby na przykład stworzyć machinę, która sama będzie zarabiała na swój budżet reklamowy. Swoją drogą mam już nawet strategię na to rozpisaną, ale to kiedyś Ci to pokażę. Natomiast edukując ludzi, wzbudzasz przede wszystkim zainteresowanie, ale to zainteresowanie, które dotyczy już bezpośrednio Twojej wiedzy, Twoich umiejętności. Zobacz, że możesz sprzedawać swoje usługi mówiąc kup to, kup to, kup to, kup tamto, a możesz pokazywać ludziom, jak to działa w praktyce. Zupełnie inaczej będzie to odbierane. Edukuj, bo to po prostu się sprawdza. Kolejny element – zabawa. Tutaj przeczytam Ci fragment z gazety, bo aż jestem z siebie dumny, że coś takiego fajnego napisałem. Niezła skromność, co nie? Ale w marketingu nie można być skromny. Więc uwaga. Ten obszar dotyczy głównie mediów społecznościowych, ale też świetnie sprawdza się w komunikacji e-mail marketingowej. Ludzie mają dzisiaj już dość sztywniaków, perfekcjonistów on-L. Pokaż ludzką twarz i pozwól ludziom poczuć się komfortowo w Twoim towarzystwie. To zachęci ich do wchodzenia w interakcję z marką, którą tworzysz i pozwoli zbudować cieplejszą relację. Znacznie chętniej kupujemy od ludzi, których po prostu lubimy. Zastanów się jeszcze, po co ludzie włączają Facebooka? Po co ludzie włączają YouTube, Instagram? Po to, żeby obejrzeć kolejną reklamę? Spot reklamowy, czy kolejną super promocję na usługi w jakimś tam gabinecie, który jest za rogiem? No, chyba nie. Ludzie włączają media społecznościowe po to, żeby się odmurzyć. Po to, żeby trochę pobyć w innym świecie. Zobacz, że szczególnie przedsiębiorcy, ale to nie tylko przedsiębiorców dotyczy, to dotyczy nas wszystkich. Żyjemy w ciągłym biegu, w ciągłym stresie. Włączamy media społecznościowe po to, żeby o tym wszystkim na chwilę zapomnieć. Żeby to skasować z naszej głowy. Chcemy trochę odprężenia. Coraz rzadziej wychodzimy, coraz chętniej sięgamy po smartfon, w którym będziemy mogli zabić trochę czasu, pomyśleć o czymś innym. A w zasadzie nie myśleć o kłopotach dnia codziennego.
Więc jeżeli jesteś w stanie swoje usługi połączyć z zabawnymi treściami, to gwarantuję Ci, że ludzie będą chcieli to oglądać. Na przykład takim przykładem fajnych treści, które będą angażowały ludzi, mogą być posty typu bitwa. Wrzucasz jakieś fajne zdjęcie i dajesz ludziom na zasadzie kliknięcia lubię to, super, albo ha, 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 albo jeszcze tam tych innych ikonek, opcję głosowania. Bawią się świetnie z Twoją marką. Możesz ich zainspirować do zabawy poprzez na przykład zostawienie luki w zdaniu, dokończ zdanie. Pomysłów może być dużo. Może nawet kiedyś napiszemy na ten temat artykuł na blogu, więc obserwuj. No i kolejną rzecz, którą tutaj napisałem, to opowiadanie historii. To nic tak bardzo nie wciąga, jak dobrze opowiedziana historia. Chyba się nawet prawie zrymowało. I nawet uświadomiłem sobie niedawno, że zupełnym przypadkiem, totalnie niecelowo, jak rozmawiam z klientami, to ja często opowiadam historię. I wtedy słuchają dużo chętniej. Kiedy jesteś na spotkaniu twarzą w twarz z klientem, no to opowiadasz tą historię jednej osobie. Ale gdybyś na przykład opowiedział tą historię przed kamerą, albo po prostu ją zapisał i przedstawił ją, nie wiem, 10 tysiącom ludzi, potencjalnym Twoim klientom, jak myślisz, zaangażowaliby się w taki content? Jeśli zachowasz odpowiednie matryce storytellingowe, gwarantuję Ci, że tak. Ach, powiem Ci szczerze, że jak wpadła mi ta gazeta w ręce, robiąc teraz porządki, to powiem Ci szczerze, że naprawdę mega się uśmiechnąłem sam do siebie, mimo że no jak, może będzie Ci widać, tak? Mimo że jak popatrzysz na te zdjęcia, to generalnie to jest jakieś no, 15 kg temu, zupełnie inny facet. No nic, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te treści będą dla Ciebie jakąś inspiracją. Pamiętaj, inspiracja, edukacja, zabawa i umiejętne opowiadanie historii to są rzeczy, które bardzo angażują ludzi w mediach społecznościowych. Polecam Ci to z tego skorzystać. Ale być może masz też jakieś inne swoje doświadczenia, więc jeżeli uważasz, że sprawdziłeś jakieś fajne rzeczy, które angażują ludzi w Twoich mediach, to śmiało napisz to w komentarzu, daj lajka, udostępnij, jeśli tylko mogę Cię o to prosić. To pomoże nam, pomoże innym osobom będącym w społeczności, osób, które obserwują to, co robimy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.